Jezus powiedział do swoich uczniów Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do Niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział Mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przechodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do Niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam ojca? Czy nie wiesz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, których wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu. A ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od nich uczyni, bo ja idę do ojca. Oto słowo Pańskie. Tak jak to zauważyliśmy sobie przed tygodniem, tak jest również i ta metoda właściwa, żeby z punktu widzenia zmartwychwstania pańskiego spojrzeć na pewne fragmenty Ewangelii i na te szczególne fragmenty Ewangelii, które dzieją się w wieczorniku. Że za chwilę patrząc z perspektywy chronologii, Pan Bóg w Chrystusie przeżyje mękę śmierci zmartwychwstania, ale my te fragmenty czytamy z perspektywy już zmartwychwstałego Chrystusa. Ten zmartwychwstały Chrystus oświetla naszą drogę, że to, co On przeżyje, ten trud, ten wysiłek nie jest końcem. Prowadzi do zmartwychwstania, do życia, do bycia w pełni z Ojcem, gdyż tak jak ta droga wygląda dla Jezusa, to ma być podobno również drogą, również i dla nas, że mamy być z Ojcem. Dzisiaj Pan Jezus dość wyraźnie mówi, że jest drogą, prawdą i życiem. Są to bardzo piękne określenia, taka metafora dość powszechna, którą stosujemy, I trzeba by nam wniknąć w tą metaforę, która jest z jednej strony symboliczna, a z drugiej strony jest przenikliwa, dlatego że dotyczy absolutnie istoty tego, kim jest Pan Jezus dla nas, że jest i drogą, i prawdą, i życiem. I w żaden sposób nie możemy pominąć żadnego z tych członów dlatego że tutaj zachodzi ten spójnik i każdy kto studiował przynajmniej jakieś elementy filozofii czy prawo czy teologię wie że jest taka logika formalna gdzie to i ta koniunkcja to świadczy o tym że jeden wyraz nie może istnieć bez drugiego aby był poprawnie zrozumiany więc nic nie możemy odrzucić nawet ten spójnik i jest ważny jak również kolejność pewnych określeń jest absolutnie ważna do tego, by zrozumieć, kim jest Jezus. Jest i drogą, i prawdą, i życiem. Nie możemy tych słów sobie dowolnie zamieniać, że na początku postawimy życie, później prawdę, a później drogę. Dlaczego? Dlatego, że nawet takiej, poznawszy z perspektywy takiej psychologii, możemy dojść do wniosku, że na początku musimy zaufać Bogu. Wchodzimy na drogę. Musimy pochodzić po tej drodze. To, co kiedyś mówiliśmy sobie, że hebrajskie chodzenie z Bogiem znaczy pobożność. Chodzić z Bogiem, wchodzę na drogę. Później, z perspektywy czasu, odkrywam, że ta droga jest, to co mówi Jezus, cała jego nauka, jest pełna prawdy. Pełna prawdy, że jest prawdziwa, że wszystko się składa, jak puzzle. Wszystko do siebie pasuje. A później, jak chodzę po tej drodze i odkrywam, że ona jest prawdą, to staje się dla mnie życiem, bez którego nie jestem w stanie żyć. Jest to życie pełne, pełne, obfite, które prowadzi mnie do samego Ojca, do źródła życia. Dlatego dzisiaj patrzymy na to, co mówi Pan Jezus do świętego Tomasza niewiernego i chcemy przyjąć Jego naukę, że jest dla nas i drogą, i prawdą, i życiem. Jest to dla nas fundament tego, kim jest Jezus, żeby nigdy się nie, nie wycofać z tej drogi, nigdy nie wejść w sferę kłamstwa, nigdy nie szukać czegoś, co jest odwrotnością życia jakiegoś zniszczenia czy śmierci. Chcemy być z Jezusem. Lecz na tej drodze są różne sytuacje. Nie jest często wesoło, to doskonale wiemy, że spotykamy różne konteksty, różne trudności. Dzisiaj święty Paweł zauważa, że czasami. Chrystus dla tych, którzy nie chcą chodzić po tej drodze jest, jest kamieniem na drodze. Takim kamieniem, który jest skałą obrazy, kamieniem obrazy. Tam jest takie greckie słowo Petra skandalu. Skandalon to jest taki kamień, który, który wystaje ponad drogę, że zarówno można się potknąć o niego i przewrócić, lecz jakieś rydwany mogą zniszczyć koła. Konie mogą się potknąć o taki również kamień wystający na drodze. Jest, droga jest ułożona z kamieni i nagle wystaje taki, który jest nieforemny gdzieś ponad całą drogę. I to Grecy nazywali skandalem, skandalon, że to jest kamień upadku, że się przewraca. Co jest takim, takim kamieniem, który został odrzucony niejako włączony w tą drogę? To to, że się czasami odrzuca ofiarę. Dzisiaj bardzo mocno, święty Piotr. W swoim pierwszym liście mówi, że ci, którzy idą z Chrystusem na tej drodze, muszą przyzwyczaić się do tego, żeby składać duchową ofiarę. Duchową ofiarę. Że bez tego nie jesteśmy w stanie też zrozumieć, kim jest Pan Jezus. Jeżeli nie podłączymy się pod pewne ofiary, które On przeżywa, z naszymi ofiarami. Tydzień temu słuchaliśmy, że jesteśmy powołani do tego, by czasami cierpieć, choć dobrze czynimy. Dzisiaj jest kontynuacja. Pierwszego papieża Piotra, który mówi, że czasami trzeba podjąć taką ofiarę. Jeżeli chcemy wejść naprawdę na tą drogę, jaką jest Jezus, musimy te nasze ofiary, te nasze trudności połączyć z Jego ofiarą. Bo inaczej ta droga stanie się dla nas taką drogą, która zawiera pewne, pewne kamienie upadku. Chcemy to odrzucić. Bardzo wyraźnie dzisiaj mówi o tym święty Piotr. Dla tych zaś, co nie wierzą. Właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczy, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazu. I, I skałą potknięcia się. Więc trzeba nam w jakiś sposób przyjąć w sobie duchowo taką ofiarę. Z drugiej strony Święty Piotr kontynuuje tę myśl. Mówi, że jesteśmy plemieniem wybralnym, królewskim kapłaństwem. Co znaczy słowo kapłan? Ten, który składa ofiarę we wszystkich językach. Kapłan to jest ten, który składa ofiarę. Tą godność kapłańską przeżywamy obchodząc, przechodząc przez chrzest. Nie tylko to, że stajemy się prorokami, przyjmując godność królewską, nie to, że stajemy się również i, i właśnie prorokami i królami, lecz również przyjmujemy godność kapłańską, czyli mamy złożyć ofiarę, nauczyć się składać ofiarę. Jeżeli ktoś odrzuca tą ofiarę w chrześcijaństwie, to potyka się o te kamienie. Te kamienie stają się dla niego niezrozumiałe, nie chce ich przyjąć, chce od nich uciekać. Bo cały czas się potyka, nie rozumie, ma pretensje do Boga, dlaczego tak się dzieje w moim życiu? Czemu spotykam tyle kamieni? Chcę odrzucić Boga, zejść czasami z tej drogi. Święty Paweł bardzo ładnie to mówi w innym fragmencie. Mówi takie słowa, że Dajcie swoje ofiary na ofiarę, ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako rozumną formę służby Panu Bogu. Nie bierzcie wzoru z tego świata, że tam na zewnątrz nie ma nikogo, kto by nam zaproponował taką naukę. Jeżeli chcieli, chcielibyśmy porównywać naukę Jezusa z, ze światem zewnętrznym, to nie zrozumieją tej ofiary, nie zrozumieją pewnego. Cierpienia pewnej trudności, którą musimy podjąć w naszym życiu. Nie zrozumieją, że Panu Bogu czasami zależy na tym, abym się nie poddawał, lecz wziął swój krzyż i szedł dalej. Nie zrozumieją tego, dlatego że nie ma żadnej analogii tam na zewnątrz. Tutaj znajdujemy ofiarę Chrystusa, Jego krzyż. Ale ten krzyż i ofiara nie jest końcem, dlatego że patrzymy na to czytanie z perspektywy zmartwychwstania. Inna jest jeszcze ważna rzecz. Pan Jezus mówi, że nas przenosi z ciemności do przedziwnego swojego światła, jeżeli, jeżeli przyjmujemy, przyjmujemy tą ofiarę. Ostatnio napotkałem na taki pasus o egzorcystach. Jeden z takich mądrych egzorcystów zauważył, że on nie chce włączyć się w taką narrację, co mówi demon, szatan. Tylko chciałby zauważyć, że to, co robi demon, to proponuje nam pewną wersję, żeby nie iść do końca za Jezusem. Chce nas wyrwać z tej drogi, którą dzisiaj podejmujemy, że on jest drogą, prawdą i życiem. On chce nas strącić z tej drogi. To robi demon, żebyśmy nie wchodzili na drogę prowadzącą do Jezusa w naszym życiu. I często zauważa ten egzorcysta, że ten demon kryje się w naszych wadach i takich negatywnych przyzwyczajeniach, że schodzimy z tej drogi. Zresztą słowo greckie grzech tłumacząc bezpośrednio z greckiego na polski znaczy hamartia zejście z drogi schodzę z drogi nie chcę chodzić po tej drodze nie obchodzi mnie ta droga a jeżeli chodzę to czasami z przyzwyczajenia lecz mentalnie duchowo jestem gdzieś obok nie chcę się nawrócić żeby integralnie być stalony i chodzić po tej drodze którą jest Jezus hamartia zejście z drogi niby jestem blisko ale już nie chodzę po tej drodze i to robi demon żebyśmy zeszli z tej drogi co jeszcze robi demon? Okłamuje nas w życiu. Więc jeżeli dzisiaj Jezus przedstawia się, że jest prawdą, to demon chce to wszystko okłamać, poprzestawiać, zafałszować, pokazać w krzywym zwierciadle. Dlatego Jezus nazywa go ojcem kłamstwa. Ojcem kłamstwa. Jezus nie zgadza się nawet na półprawdy w naszym życiu chrześcijańskim. Zresztą, prawda, greckie hebrajskie emet, odrzucasz jedno e, met, to znaczy śmierć. Chrześcijanie nie może zgodzić się na półprawdę w swoim życiu, dlatego że to prowadzi do śmierci. Nie możemy tego zaakceptować. A demon podpowiada nam półprawdy. Takie wykrzywione obrazy. I co jeszcze robi demon z nauki tego, co mówił ten egzorcysta? Prowadzi nas do zniszczenia, do śmierci, do samozniszczenia. A dzisiaj Jezus przedstawia się, że on jest życiem. Więc wszystkie te trzy punkty, które Jezus mówi o sobie, to demon chce to odwrócić. Chce zaprzeczyć temu. Zresztą łacińska nazwa na demona to czasami jest Deus inversus, Bóg odwrócony, A więc ten, który zaprzecza, ten, który produkuje kłamstwo. To, co nam stwarza, to są miraże, złudzenia. Dlatego dzisiaj patrząc z tej perspektywy na te czytania, trzeba zrozumieć, że Jezus jest dla nas i drogą, i prawdą, i życiem. I nic z tego nie możemy odrzucić. Ale także taką drogą w której muszę podjąć jakąś formę ofiary duchowej, aby się mocniej połączyć z Jezusem. Niech te słowa cały czas nam o tym przypominają, abyśmy nigdy nie schodzili z drogi.